Cześć, zapraszam na nowy katalog okazji narzędzi marki Parkside. Nowa oferta, jest ona od czwartku 10 października. Na stronie 20 mamy spalinową pilarkę łańcuchową. Od razu powiem, że jest u mnie na kanale. Jaka różnica jest między moją pilarką a tą tutaj, to jest to, że prowadnica jest marki Parkside, u mnie jest jeszcze Oregon. Ta pilarka u mnie w ogrodzie sprawdziła się znakomicie. Sporo gałęzi drzew przy pomocy tej pilarki wyciąłem. Parametry, jakie posiada ta pilarka spalinowa, to mamy silnik dwusuwowy, pojemność silnika 53 cm3, maksymalna moc silnika 2 kW, maksymalne obroty silnika 11 500 na minutę, no i możemy przecinać gałęzie drzewa do średnicy 44 cm. Ona posiada elektroniczny zapłon z rozrusznikiem linkowym, automatyczny system smarowania łańcucha, w zestawie mamy osłonę ochronną do prowadnicy łańcucha, butelka do mieszania paliwa i 500 ml oleju do łańcucha. Tak jak mówię, sprawdza się u mnie, działa do tej pory, pali za każdym razem. Myślę, że to był dobry zakup, jeżeli chodzi o takie amatorskie narzędzie. Także polecam jak najbardziej tą pilarkę spalinową łańcuchową. Poniżej tutaj mamy akumulatorowy reflektor LED o mocy 10 W za około 40 zł, przewód USB typu C o długości 1 metra, strumień świetlny 600 lumenów, czas świecenia 1,5 godziny, IP54, zabezpieczenie przed wodą, możemy użytkować w pomieszczeniach i na zewnątrz. Reflektor jest przechylany w zakresie od 0 do 90 stopni. Obok na stronie mamy plandekę lub zestaw dwóch plandek uniwersalnych za około 40 zł. Akcesoria do napinania plandek, pokrowiec na meble ogrodowe za około 20 zł. Także sezon jesienno-zimowy się zbliża, no to takie mamy narzędzia. Taka mini szklarnia za 99 zł. Idealna ochrona przed warunkami atmosferycznymi. Drzwi zamykane na zamek błyskawiczny. Nie ma żadnych parametrów innych podanych, jakiej wielkości to jest gdzieś, jak w szerokość, wysokość, długość. Na kolanniki ochronne za 15 zł, to jest dmuchawa do liści oraz odkurzacz. Posiada tutaj kółeczka, także pomaga nam to po prostu w utrzymaniu tego narzędzia, bo jednak sobie troszkę waży. Moc silnika to jest 2600 W. No i za 129 zł mamy bardzo pożyteczne narzędzie. Aha, jeszcze jest rozdrabniacz do liści, czyli takie narzędzie 3 w 1 do ogrodu. Maksymalna wydajność ssania to jest 12 metrów sześciennych na minutę. Redukcja objętości liści 10 do 1. Prędkość obrotowa 12 tysięcy lub 15 tysięcy na minutę. Tutaj mamy za około 25 zł worki lub zestaw worków ogrodowych. Dwa warianty. 125 litrów, 275 litrów i 500 litrów. No i zbieramy sobie jakieś tam liście, jakieś tam trawy. Strona 24,
Tutaj mamy różne rodzaje bitów, za około 15 zł, do wyboru 20 bitów 2,5 cm, z magnetycznym uchwytem 15 bitów 5 cm lub 6 bitów 10 cm. Zestaw wierteł i bitów za około 20 zł. Tutaj mamy zestaw do ręcznego szlifowania, dwa zestawy do wyboru, ale jest pokazany tylko jeden. Obok klucze nastawne za około 50 zł, szczypce do wyboru, zestaw trzech kluczy francuskich, zestaw trzech par szczypiec do pomp wodnych lub zestaw szczypce montażowe plus klucz francuski, torba do przechowywania. No a obok na stronie tutaj mamy na pilocika termowentylator z pilotem 2000 W za około 100 zł, jakiś kocyk na chłodne dni, a poniżej odkurzacz kominowy za 249 zł o mocy 1000 W, 20 litrów, ale powiem Wam tak, że mam jeszcze ten starszy model z tym pojemnikiem takim ze stali nierdzewnej, no i przy czyszczeniu kominka, no to powiem Wam, że później duży problem jest z czyszczeniem tego filtra i oczywiście tego pojemnika. Najlepiej zastosować sobie taki separator, co tutaj mam. Akurat sobie zrobiłem taki i to jest świetne rozwiązanie, bo odkurzacz mamy po prostu czysty praktycznie, a tylko wymieniamy sobie pojemniczek z separatora. Jak on działa, to zapraszam na film. Naprawdę świetna rzecz. Jeszcze jak mamy dużo popiołu do usunięcia tam z jakiegoś pieca czy coś, no to jest rewelacja po prostu. W tym katalogu mamy również narzędzia marki Parkside Performance, nowości. Duże obniżki, 25% taniej na akumulatory. To jest akumulator 2,5 Ah, Parkside Performance, 5 Ah, to są akumulatory 12V, też duża obniżka, prawie 30 zł i 2 Ah z ładowarką, z szybką ładowarką do 6 Ah, tutaj mamy za 99 zł. Na 27 stronie za 149 zł mamy zakrętarkę udarową marki Parkside Performance, bez akumulatora, bez ładowarki, to jest nowość, chyba u Jakuba na kanale jest test tej zakrętarki udarowej. Dodatkowo mamy walizkę w zestawie, bezstopniowa regulacja obrotów, maksymalny moment obrotowy 170 Nm, liczba drgań od 0 do 4000 na minutę, liczba obrotów na biegu jałowym od 0 do 3600 na minutę, funkcja obrotu lewo-prawo, sześciokątny uchwyt narzędzia z szybkim zamknięciem 1/4, no i wiadomo do czego to służy, czyli do wkręcania, odkręcania śrub i wkrętów, wiercenia w drewnie i w stali, no tylko oczywiście za pomocą wierteł sześciokątnych, żebyśmy po prostu mogli włożyć w ten uchwyt, oraz do prac ciesielskich. W ogóle tych narzędzi Parkside Performance 12V nie widziałem na sklepie. Również tutaj jest nowość, 5 lat gwarancji, znaczy ona była, ta wiertarko-wkrętarka, ale ta jest z udarem, też spora obniżka, bo 27%, uchwyt mamy zdejmowany, silnik bezszczotkowy, liczba obrotów na pierwszym biegu od 0 do 450, na drugim biegu od 0 do 1550 na minutę, 13 poziomów momentu obrotowego, poziom wiercenia i poziom wiercenia z udarem tutaj sobie ustawiamy. Również na drugiej stronie mamy nowość, za 199 zł jest to akumulatorowa młotowiertarka na akumulator 12V. Te narzędzia są bez akumulatora i bez ładowarki, ale tutaj mamy jeszcze walizeczki do tego. No i jakie parametry posiada ta młotowiertarka? Jeżeli chodzi o zieloną taką młotowiertarkę, no to fajnie sobie coś tam powiercić, nawet w betonie, jakimiś małymi wiertłami. Jest bardzo wygodna w użytkowaniu, bo jest lekka, mobilna. Trzy funkcje: wiercenie z udarem, wkręcanie lub wiercenie bez udaru, dłutowanie z udarem. Energia uderzenia 1,1 J, liczba uderzeń od 0 do 6575 na minutę, prędkość obrotowa na biegu jałowym od 0 do 900 obrotów na minutę,
Maksymalne wiercenie 13 mm w drewnie, w betonie i w kamieniu i 10 mm w metalu. Silnik bezszczotkowy. Na kolejnej stronie mamy ciąg dalszy Parkside Performance 12 V, 199 zł, klucz udarowy. Jest u mnie na kanale, naprawdę fajnie się wpisuje, dobrze działa. 5 lat gwarancji. W zestawie walizka i 4 klucze nasadowe FI17, 19, 21 i 23 mm. Poziomy momentu obrotowego 85, 125, 200, 300 Nm. Prędkość obrotowa na biegu jałowym to jest 1200, 1700, 2100 i 2700 na minutę. Liczba uderzeń 1100, 2100, 2600 czy 1200 na minutę. Przy akumulatorze 5 Ah, maksymalny moment zrywający to jest 350 Nm, czyli jak widać, jakie akumulatory tutaj zastosujemy, no to to ma duże znaczenie. Zobaczmy kolejną stronę, jest to strona 31, akumulatorowa wyżynarka, również na akumulator 12 V, Parkside Performance, obniżka 15%, czyli za około 170 zł mamy ciekawe narzędzie, pożyteczne, bo to wszystkie te narzędzia są pożyteczne. Wszystko zależy od tego tylko, jak długo będziemy nimi pracować, czy się będą nam psuły, czy nie. Różne są opinie na ten temat. W zestawie mamy brzeszczoty do cięcia w drewnie i w metalu, ogranicznik równoległy, złączki do zewnętrznego układu zasysania i parametry. Liczba skoków regulowana od 800 do 2800, długość skoku 20 mm, maksymalna głębokość cięcia 70 mm w drewnie, 15 mm w aluminium, czy zakresy regulacji nachylenia i regulacja precyzyjna. Dodatkowo wskaźnik stanu akumulatora, funkcja dmuchawy, system szybkiej wymiany brzeszczotu, stała wydajność cięcia dzięki automatycznemu podwyższeniu mocy. Czyli jak będziemy im bardziej obciążać to narzędzie, tym ona będzie po prostu mocniejsza, będzie się jakby automatycznie wzmacniać, ta moc będzie wzrastać. No i bezszczotkowy silnik, tak jak we wszystkich tego typu narzędziach. Także to taki dzisiejszy katalog od 10 października. Dużo ciekawych narzędzi marki Parkside Performance przede wszystkim. Jeżeli chodzi o te narzędzia ogrodowe, to na pewno polecam tą dmuchawę, bo jest dobrą robotę robi. Bez względu na markę oraz tą pilarkę spalinową. Dobra rzecz. Siemka, cześć.